Aby złożyć ofertę w zapytaniu, należy przejść do formularza zapytania ofertowego. Link do niego znajduje się w zaproszeniu, które kupiec wysyła na nasz adres e-mail. Formularz otwieramy klikając w nazwę postępowania lub w przycisk Przejdź do formularza. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani udziałem w danym zapytaniu ofertowym, możemy przekazać tę informację do kupca, klikając w przycisk Niezainteresowany. W zależności od konfiguracji zapytania ze strony kupca. Złożenie oferty jest możliwe bez konieczności logowania lub z koniecznością zalogowania się do aplikacji. Po wyświetleniu formularza ofertowego, w jego lewej części znajdują się najważniejsze daty. W prawej części formularza dostępne są informacje na temat organizatora oraz głównych ustawień. Poniżej, jeżeli do zapytania kupiec załączył załączniki, są one widoczne i możliwe do pobrania. Niżej widoczny jest formularz ofertowy pozwalający na złożenie oferty. Formularz oferty może składać się zarówno z tabel oraz pytań otwartych i zamkniętych. Złożenie oferty polega na uzupełnieniu cen jednostkowych w tabelach produktowych oraz udzieleniu odpowiedzi na zdefiniowane w formularzu pytania. Składając ofertę należy zwrócić uwagę, czy formularz oferty został uzupełniony w 100%. Jeżeli w trakcie trwania zapytania jest konieczność komunikacji z kupcem, możemy skorzystać z komunikatora dostępnego w dolnej części formularza. Ostateczne złożenie oferty następuje po kliknięciu przycisku Wyślij. Historia złożonych ofert widoczna jest w lewej części formularza. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych transakcji na platformie NextBy.